Właśnie na Malcie są rozgrywane Mistrzostwa Świata do rankingu 2300, do rankingu 2000 i do rankingu 1700. I mamy tam sporą reprezentację z Polski, także w tym nagraniu zrobię wam update, jak naszym zawodnikom idzie. Tomek Jaskółka zaczął turniej dosyć miernie, ponieważ w pierwszej rundzie przegrał, ale później się rozpędził i przywalił nawet partię na 96% dokładności. Poszła tutaj obrona słowiańska, wariant Czepanenko. Jest to dosyć ciekawe podejście, ponieważ tutaj czarny przygotowuje po prostu agresywne wejście na skrzydle hetmańskim, czyli posunięcie B5. W partii biały zdecydował się pójść na wariant wymienny, który jest, no, remisowy to może za dużo powiedziane, ale bardzo wyrównany. Ogólnie w wariancie wymiennym, jak się białymi chce grać na wygraną, to raczej się ustawia przez goniec F4, E3, goniec D3 i skoczek na E2. Bo wtedy można przez F3, E4 i zajmować centrum i jakieś szanse na wygrywanie są. No ale dobra, goniec F4, czarny skoczek C6, E3, goniec G4, więc tutaj już mamy związanie. To jest bardzo ważne, ponieważ często biały chce zagrać hetman B3 z atakiem na B7, a później szybkie skoczek E5, więc w ten sposób czarny od razu utrudnia tego typu akcje. Biały goniec E2, czarny E6, roszadka goniec D6, więc tutaj na spokojnie akcja się rozwija i w partii Tomek po prostu zrobił roszadę i skoczek E4, więc skoczek A4 jest taką typową próbą, żeby się wpakować na pole C5, ale właśnie zawsze trzeba zwrócić uwagę na to posunięcie skoczek E4, więc pozycja jest po prostu najzwyczajniej w świecie w równowadze. I w partii skoczek C5, wieża FC8, to jest logiczne podejście, tak z ludzkiego punktu widzenia, no bo wiadomo, Tomek tutaj nie chciał wymieniać, no można tutaj powymieniać i zagrać E5, no ale wtedy no to totalna równina. Więc Tomek tutaj próbuje zakręcić wieża FC8, co nie jest do końca dokładnym podejściem, ponieważ tutaj po biciu na B7 podejrzewam, że Tomek liczył jakiś hetman B4, bo tego odcinka u Tomka nie obejrzałem jeszcze rundy trzeciej. Podejrzewam, że coś takiego sobie liczył, że tutaj pionka zawsze odzyska, natomiast nie jest to takie do końca proste po hetman B3. Tutaj wiadomo, że ten pionek będzie zdublowany, więc słaby, ale no jednak zawsze pionek do przodu. Ale w partii w ogóle biały się na to nie zdecydował. Biały tutaj solidnie na remis, więc stara się wymieniać. Skoczek zbił na E4, debije E4 i skoczek D2, co forsuje kolejne tutaj wymiany. No i hetman D5. Tomek tutaj broni tego szpionka. W partii hetman C4. No powiem wam, że to jest najgorszy typ szachisty. Najgorszy typ szachisty. Gość, który ma 200 oczek mniej od ciebie, gra białymi i od samego początku stara się po prostu zremisować. Nawet nie udaje, że będzie próbował grać na wygraną. Najgorszy typ człowieka szachisty. I tutaj w partii skoczek E7, więc Tomek walczy o otwartą linię. Hetman odszedł na B4 i skoczek przeszedł na G6. Był oczywiście atakowany, więc wiecie, no może tutaj kiedyś jakiś atak na królewskim by się urodził. Ale w partii hetman B3, czyli dalsza część realizacji tego planu wymieniania, no to Tomek pionka z E4 zabezpieczył pionkiem, skoczek C4, wieża C6, no i tutaj kaszane odwalił gość grający białymi, bo myślał, że jest 300 IQ, a się okazało, że jest 30, bo zbił na B7 z ideą taką, że jest atak na wieżę. No ale jest wieża bije C4 i hetman tutaj broni na A8, więc tego nie zauważył, no i po prostu w 21 posunięciach przewalił partię. Więc w grupie do 2300 elo mamy, tak jak widzicie, czterech Polaków. Najlepiej póki co radzi sobie Michał Popiół, 2,5 uzbierane, Komil Kamidow tak samo 2,5, tylko że tutaj punktacja pomocnicza, Tomek 2 punkty z 3 rund i polecam obczaić kanał Tomka Jaskółki, na którym on wszystkie swoje partie codziennie dokładnie analizuje. Także możecie dowiedzieć się, co i jak w całych zawodach startuje 46 zawodników.
Taki sam początek zaliczył Bartek Rudecki, który uzbierał 2 punkty z 3 partii, tylko w innej konfiguracji, bo jedna wygrana, 2 remisy. I w jednej partii nawet przywalił genialne posunięcie. Poszło tutaj e4, e5, d4, więc bardzo agresywne podejście ze strony białego. E bije d4, hetman d4 i hetman d3. Odejście hetmanem na d3 takie dosyć dziwne, bym powiedział, bo jeszcze tego gońca blokuje. Zazwyczaj tutaj biały sobie odchodzi na e3, skoczek c3, goniec d2 i pakuje długą roszadę, a później się tutaj rozpędza pionami na skrzydle królewskim. I ta wieża dobrze sobie tutaj po tej linii D radzi, więc ustawianie hetmana na linii D średnio mi się podoba. Tym bardziej, że jak hetman stoi na E3, to zawsze skoczek F6 pod jakieś ataki może się dostać w którymś momencie. No ale dobra, hetman D3, skoczek F6, skoczek C3, goniec C5, więc spokojny rozwój ze strony czarnego, krótka roszada, długa roszada i tutaj no... Kusiło na pewno już wziąć pionka w tym momencie i rzeczywiście można w ten sposób podejść do tematu, ale biały będzie miał pewnego rodzaju inicjatywę, bo teraz wchodzi posunięcie e5 i trochę nie bardzo wiadomo, co z tym skoczkiem zrobić. No bo jakieś cofanie się na e8 to oczywiście wygląda fatalnie, bo biały po prostu będzie grał sobie bez pionka, ale prędzej czy później uruchomi te piony i naprawdę na aktywności ma tutaj olbrzymią rekompensatę. Więc a jakieś odchodzenie na h5 to, to wiadomo, że ten skoczek tam sobie średnio radzi. I za chwilę to w ogóle jakieś G4 może się tutaj pojawić i ten skoczek w potrzasku. Więc tutaj Bartek sprytnie podszedł do tematu, skoczek G4 i rzeczywiście pionka zgarnie, ale skoczkiem. I to jest ogromna różnica, ponieważ teraz tych wszystkich wariantów z E5 nie ma, więc ten skoczek na F6 nie będzie czarnemu zawadzał. W partii poszło skoczek B5, co wygląda dosyć tak naskokowo. Naskok to jest taki atak jednoruchowy, który nic do pozycji nie wnosi, ale zaatakowałeś. No i tutaj właśnie coś takiego biały zrobił. I tutaj właśnie biały zagrał taką jednoruchową groźbę, zaatakował na C7, czarny zagrał D6, no i właściwie... Po co ten skoczek jest tutaj potrzebny, prawda? Więc jedyna szansa dla białego w tym momencie to było zagranie E5. I w ten sposób biały był w stanie trochę czarnemu utrudnić rozwój, bo tutaj wiecie, chociażby D6 ciężko będzie zagrać, żeby tego gońca wydobyć, a też jakiś hetman E4, goniec D3, maczuga się może pojawić do ataku, więc to dawało sporą rekompensatę. No ale skoczek B5 to jest taki naskok, D6, no i ten skoczek stoi tutaj głupio. W partii hetman F3, goniec po prostu się cofnął, hetman G3 i wieża E8. No wiadomo, biały czaił się na goniec H6. I teraz po goniec H6 to na spokojnie można zagrać G6, ponieważ ta wieża na F8 już nie będzie podwisała. Natomiast w partii E5, więc właśnie biały stara się tutaj przycisnąć, no to skoczek został wygoniony, żeby presja na D6 nie była tak duża. Biały wtrącił goniec H6, więc G6. Goniec się, no takie tutaj przygody tego gońca, goniec się cofnął na G5, hetman odszedł na D7 i tutaj mam wrażenie, że trochę ułańska fantazja białego poniosła, ponieważ zdecydował się on zbić na C7. Więc pojawia się pytanie, dlaczego przeciwnik nie cofnął się po prostu na C3, bo teraz oczywiście tutaj na E5 zbić nie można, bo na związaniu traci się materiał, więc szczerze mówiąc to nie wiem, czego biały się obawiał. No tutaj pozycja oczywiście białego nie jest jakaś cudowna, pionek w plecy, a czarny w sumie nie ma żadnych słabości, ale po tym goniec H6 to jest po prostu jeszcze gorzej. No i teraz strzelił tutaj na C7, hetman po prostu zbił, pionek bije D6, hetman A5. Jest figura w plecy, a jeszcze dodatkowo figury czarnego się zaktywizowały. Ale dobra, jest tutaj delikatna zadymka, więc trzeba jeszcze uważać. Goniec C4 w partii, więc tutaj jakaś presja na F7 może się rzeczywiście pojawić, więc trzeba jeszcze zachować tutaj czujność. I w partii goniec E6, po prostu pozbycie się tej presji, D7, bicie na C4 i tutaj...
Materialnie przewaga czarnego się zmniejszyła, ale wszystkie figury są aktywne, białego króla chronią tylko te pionki, więc ogólnie jest pozamiatane. W partii A3 skoczek się zaktywizował, król B1, skoczek wjechał aż na E2, hetman H4 i teraz bardzo ładne zakończenie. Skoczek C3 szach. I okazuje się, że ten król białego nie ma się gdzie tutaj podziać. W partii bicie, szach, król odszedł, goniec bije A3, grozi mat, więc jedyne wieża B1, hetman A4 i widać, że ten król białego tutaj nie przetrwa. Wieża B3, poszedł szach na C1, bicie na G5, bicie na B3, no i wiadomo, że tutaj jest pozamiatane. Komputerek wolałby to inaczej realizować, no ale z ludzkiego punktu widzenia trzy pionki przewagi to łatwo można w ten czy inny sposób zrealizować. I w ten sposób Bartek tutaj zwyciężył. Jeżeli chodzi o wyniki, to w grupie do 2000 elo Polacy trochę niżej. Ola jest na miejscu 15, Bartek na dzielonym 19, 2 punkty z 3 i jeszcze mamy czwórkę Polaków w tejże grupie, także oczywiście dalej kibicujemy. W sumie partii będzie 9, rund będzie 9, także jeszcze dużo tutaj partii przed nami. No i polecam oczywiście wbijać do Bartka na streamy, na których tam wieczorami swoje partie Bartek i ekipa przedstawiają, analizują, także możecie się dowiedzieć, co tam w głowie tych zawodników się dzieje. Natomiast w grupie do 1700 gra też sporo Polaków, między innymi Kuba Patecki, możecie tego zawodnika kojarzyć z YouTube'a. Niestety nie mam żadnej jego partii, bo się nie załapał do tej pory na transmisję, ale coraz wyżej gra, także mam nadzieję, że na transmisji jakaś partia będzie i póki co ma na swoim koncie jedno zwycięstwo z Polakiem rodakiem, jedną przegraną i jeden remis. Także póki co jeszcze rankingu międzynarodowego nie posiada, ale myślę, że po tym turnieju już jakiś tam będzie. Póki co performance 1448, jeszcze 6 rund, o kolejnego Polaka tutaj dostał, jeszcze 6 rund, żeby ten performance podbić i dostać wyższy ranking. Jeżeli ktoś siedzi w muzyce albo w Lidze Legend, to może kojarzyć Kamila Kamidowa, który gra w grupie do 2300 elo, ma teraz 2035, to wydaje mi się, że znacząco ma zaniżony ten ranking i też jego wyniki na to wskazują. Z Komilem wielokrotnie mieliśmy okazję się zmierzyć, bo jesteśmy z tego samego rocznika, także w Mistrzostwach Polski Juniorów kilkukrotnie graliśmy. I tutaj bardzo ciekawa partia wyszła po F4 w pierwszym ruchu. Czarny odpowiedział agresywnym E5, nastąpiło FE-D6, bicie na D6, goniec D6, więc tutaj agresywne poświęcenie pionka i zobaczcie, że grozi już mat po hetman H4 szach. Więc biały się broni, pełna agresja ze strony czarnego, G3 zabezpieczenie, G4 skoczek H4 i skoczek E7, więc tutaj ewidentnie czarny będzie chciał jechać dalej na skrzydle królewskim. W partii D4 skoczek G6, nastąpiło wybicie HG i tutaj już po linii H mogą być pewne problemy. Widać, goniec bije G3 groźbę, więc biały się tutaj broni. Pionek teraz zabezpieczony, skoczek C6, C3, żeby pionka D4 zabezpieczyć, goniec E6, goniec G2 i teraz pomalutku biały chce zakończyć rozwój i po prostu realizować tego pionka przewagi. Czarny leci błyskawicznie z długą roszadą i w ten sposób czarny już zakończył rozwój. Ale biały też całkiem nieźle się tutaj aktywizuje. Wieża H5, więc czarny chce dociskać po linii H. Skoczek zbił na D6 i goniec F4. To oczywiście wybicie tutaj hetmanem zamiast pionkiem pozwoliło białemu szybciej zakończyć rozwój. To jest bardzo ważne. I teraz pełna agresja z drugiej strony, B4. I teraz typowa zabawa, kto pierwszy, ten lepszy, czy czarny szybciej rozkręci swój atak na królewskim, czy też biały szybciej rozkręci swój atak na hetmańskim. Partii goniec F5, propozycja wymiany hetmanów została odrzucona, no to widać, że cała koncepcja goniec F5 była do kitu, jeżeli czarny się później cofnął. W partii hetman F2 nie do końca potrzebne wycofywanie. Co ciekawe, tutaj z zimną krwią należało zagrać
Po prostu roszady, co wygląda skandalicznie, idiotycznie, no bo przecież tutaj wieża H8, już wydaje się, że za chwilę to biały będzie matowanym, ale okazuje się, że nie do końca, bo jest posunięcie wieża F2 i po biciu na H2 jest posunięcie B5 w ogóle. I teraz jak skoczek odejdzie, to goniec bije B7 z szachem i wieża bije H2. No więc trudna sztuczka taktyczna do wypatrzenia z daleka, ale rzeczywiście można było tutaj roszadkę zrobić. W partii jednak hetman F2 to pozwoliło czarnemu zablokować te wszystkie pionki, więc teraz ten goniec rzeczywiście będzie tu na C4 upierdliwy. Biały zrobił roszadę, wieża H8, H4 i to jest bardzo ciekawy sposób. Mianowicie zauważcie, że teraz ten pionek z H3, on jest czarny, ale tak naprawdę jest biały. On w tym momencie gra w drużynie białego, ponieważ zablokował obie wieże i król białego w ogóle całkowicie bezpiecznie na H2 bądź na H1 może się schować. W partii poszedł szach, luzik-arbuzik, król na H1, goniec D5, G4 w ogóle, wybicie, odbicie. I tutaj żadnego ataku nie ma. Te dwie wieże zostały wykastrowane właśnie tym pionkiem ustawionym na H2. W partii wieża wjechała na H3, no to teraz biały rusza ze swoim atakiem. Skoczek D8, wieża wkroczyła na linię E, druga wieża na linię D. Więc widać, że te figury czarnego zostały teraz tak zepchnięte na bandy. No i ciężko im jest nawiązać jakąś współpracę, a biały, jak otworzy tutaj linię D, no to jego figury wkraczają do akcji i z czarnego nie ma co zbierać. W partii B6 poszło D6, skoczek E6, D7, no i tutaj czarny został rozłożony, wieża bije E6, goniec G5 i partia zakończyła się zwycięstwem białego. Także lepiej nawet Komil sobie poradził ode mnie, bo ja z tym ochlerem grałem w marcu na turnieju we Włoszech i się partia zakończyła remisikiem, a tutaj zobaczcie, łatwiutko został delikwent rozłożony. Więc cóż, oczywiście w opisie do tego nagrania znajdziecie wszystkie linki, gdzie Polaków, rodaków możecie śledzić oraz gdzie ich analizy możecie obczaić, a ja też turniej teraz. Dzisiaj to jest poniedziałek 24 października. Dzisiaj, jutro i pojutrze chyba będę komentował u Bartka na kanale, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Także oczywiście trzymamy kciuki, żeby Polacy rodacy zajęli jak najwyższe lokaty, ponieważ za wygranie tego turnieju, co ciekawe, są tytuły. Czyli na przykład za wygranie grupy do 2000 Elo można dostać tytuł FMA. No, według mnie to dosyć idiotyczny pomysł, FIDE, no ale cóż, jak jest, to trzeba korzystać. Dobra, także cóż, dzięki za uwagę, trzymamy kciuki i pa pa widzowie.